Polacy coraz częściej korzystają z internetowych zakupów na różnych portalach, nie tylko na portalach aukcyjnych, ale również na portalach sklepowych, ponieważ funkcjonują oczywiście sklepy tak zwane online. Natomiast musimy tutaj sobie zdawać sprawę, że możemy być narażeni na oszustów, mówiąc krótko. Możemy nie otrzymać towaru, możemy otrzymać towar wadliwy bądź nawet kradziony. Jak temu zapobiec? Jest kilka podstawowych rad, których powinniśmy przestrzegać. Między innymi przede wszystkim, jeżeli otrzymujemy maila z propozycją ze sklepu internetowego, to nigdy nie klikajmy w link w tym mailu. Lepiej wpisać sobie adres sklepu bądź portalu aukcyjnego bezpośrednio w wyszukiwarkę bądź bezpośrednio w pasek adresowy i w tym momencie zalogować się właśnie na ten portal. Drugą sprawą jest to, że jeżeli musimy już zapłacić kartą kredytową przez internet za zakupy, zwracać szczególną uwagę na to, czy te strony są szyfrowane. Zawsze w prawym dolnym rogu pojawia się, w momencie kiedy jest to połączenie szyfrowane, taka mała żółta kółeczka. I to jest, powiedzmy, pierwsza i podstawowa kwestia bezpieczeństwa, że ta strona jest stroną prawdziwą, ponieważ może się zdarzyć, że trafimy na stronę fałszywą i przez, powiedzmy, założyciela tej strony zostaniemy po prostu oszukani, czyli mówiąc krótko, okradzeni. Również należy zwrócić uwagę, żeby w pasku adresowym pojawił się przy tym połączeniu szyfrowanym i przy płatności taki skrót HTTPS. To są takie podstawowe informacje, żeby nie dać się oszukać, szczególnie jeżeli chodzi o finanse w internecie. Może dojść do takiej sytuacji, że sprzedający będzie chciał nam sprzedać coś kradzionego, więc zawsze żądajmy, szczególnie jeżeli chodzi o portale aukcyjne, gwarancji i prowadźmy po prostu korespondencję z tą osobą, która nam sprzedaje dane, na przykład telefon komórkowy, czy też jakiś sprzęt. Żądajmy gwarancji, wtedy mamy pewność, że ten przedmiot nie jest kradziony. Należy przede wszystkim przechowywać całą korespondencję z osobą, która nam sprzedaje, bo taka korespondencja może stanowić dowód w sprawie. Jeżeli się okaże, że ktoś na przykład chce nas oszukać i wyśle nam puste pudełko, puste opakowanie, w tym momencie korespondencja plus to właśnie puste opakowanie również stanowią dowód w sprawie i z tym trzeba się zgłosić do policjantów. Starajmy się nie korzystać z kafejek internetowych, jeżeli chodzi o zakupy. Lepiej to zrobić w domu, na swoim komputerze, gdzie mamy z reguły zainstalowane programy, po pierwsze antywirusowe, jakieś antyspamowe, ponieważ w kafejce internetowej istnieje niebezpieczeństwo, że możemy trafić na nierzetelnego, nieuczciwego sprzedawcę i też mogą wyciec nasze dane osobowe, jak również dane dotyczące kart płatniczych. Dobrze by było, gdybyśmy sprawdzali sprzedawcę. A sprawdzić go możemy w bardzo prosty sposób, ponieważ z reguły, zarówno jeżeli chodzi o portale aukcyjne, jak i sklepy internetowe, użytkownicy tych portali, tych sklepów wystawiają komentarze. Jeżeli te komentarze są pozytywne, to możemy mieć jakąś tam pewność, może nie do końca, ale pewność, że jest to rzetelny sprzedawca.